when it's just you. Well, times can be tough. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj aktualizacja rynku, bo tak sami wybraliście w ankiecie na YouTubie. Zaraz tą ankietę wam oczywiście pokażę. Pewnie część z was nie wiedziała, że taka ankieta w ogóle gdzieś tam istnieje, no bo wisi tam, no nie wiem, kilkanaście godzin maksymalnie, więc spoko, nie ma problemu. Teraz już będziecie wiedzieć, żeby czasem zerknąć tam na kartę społeczność na YouTubie. Ja też tego wcześniej nie robiłem, teraz stwierdziłem, że jak mam dużo do powiedzenia, to znaczy kilka materiałów mam nagranych albo mam zamiar nagrać, no to stwierdzę, że wybiorę to, co po prostu wy chcecie, co chce większość, to co jest dla was w danym momencie oczywiście potrzebne, a tamte materiały po prostu pojawią się w kolejnych dniach, w tygodniu. Także dzisiaj aktualizacja rynku, tego co się dzieje oczywiście na wykresach, no jakie jest moje zdanie na temat tej całej sytuacji. Oprócz tego chcę w paru słowach skomentować film Szwajcara z grupy traderów, gdzie powiedział, że to już koniec Bessy i zaczyna się nowa Hossa. Także te rzeczy oczywiście skomentuję. Dzisiaj ze swojej strony wyrażę swoje jakieś tam zdanie. A co rynek zrobi, tego ani ja, ani Szwajcar, ani Rafał Zorski, ani nikt z nas tak naprawdę nie wie. Każdy to jakoś spekuluje i próbuje na tym wszystkim zarobić. A kto wygra, no to czas nas wszystkich po prostu rozliczy. Także przechodzimy do meritum. Ok, także po wejściu na mój kanał na YouTubie wchodzicie sobie na kartę społeczność i tutaj była taka ankieta. Jutro do wyboru macie jeden z trzech materiałów, które mogą pojawić się u mnie na kanale. Dajcie znać, który z was interesuje was najbardziej. Pierwszy z nich to jest moje 10 błędów popełnionych na tej hoście. Później 10 rzeczy, które zrobiłem dobrze, takie krypto tipy dla was odnośnie tego, co ja zrobiłem dobrze i co wy też możecie przygarnąć do siebie na najbliższe miesiące, lata. I trzecia sprawa, która zdobyła 55% głosów, czyli aktualizacja obecnej sytuacji na rynku plus moje przemyślenia. Ostatnio te filmy z taką gadką moją podobają wam się i widzę to po komentarzach. Też mówicie, że Tajlandia mi służy, że te słońce chyba sprawiło, że mam bardziej otwarty umysł i więcej jakichś ciekawych informacji wam przekazuję. Może coś w tym jest. Nie wiem, ciężko powiedzieć. Wiecie, jak człowiek jest cały czas w tym samym rejonie, gdzieś tam widzi za oknem piękne, w cudzysłowie, Katowice i tak dalej, no a tutaj widzi inne rzeczy, no to może mu się umysł otwiera. Jest tak zapewne, coś w tym jest. Więc no, też oglądalność tych materiałów ostatnio mnie mocno zaskakuje. Po 20 ponad tysięcy oglądacie te filmy niektóre, więc naprawdę grubo. Dobra, także aktualizacja obecnej sytuacji na rynku. Wybraliście, no to oczywiście macie. A w międzyczasie jeszcze wskoczył ten film właśnie. Znaczy on wskoczył, który dzisiaj jest? 21. Ostatnio się ktoś ze mnie śmiał i mówi, jak powiedziałem, że a w sumie nie wiem, nie interesuje mnie to, jak mamy dzień tygodnia, no i taka prawda jest, no ale czasem muszę zerknąć, więc film wleciał wczoraj i trader tutaj powiedział oczywiście, znaczy Szwajcar, przepraszam, trader to jest Cezary Głuch, tutaj Szwajcar powiedział, że jest to koniec hossy na krypto, koniec bessy na krypto i tak naprawdę rozpoczynamy teraz nową hossę. Według niego hossa skończyła się w maju 2021 roku, czyli ponad rok temu, 13 miesięcy temu. Potem, po tym spadku ponad 50%, nie mieliśmy standardowego odbicia, jak na przykład 4 lata temu. Mogę wam to pokazać na wykresie, przejdę na świeczki tygodniowe, żebyście zobaczyli, o czym mówię. Mieliśmy spadek, bardzo mocny, odbicie tutaj z tych 20 po spadku do 10 odbicia na 17,5. No i powolne spadki, tak? Tym razem to wyglądało, według tej tezy oczywiście, zdecydowanie inaczej. To znaczy, był spadek o ponad 50%, było fejkowe wyjście z nowym ATH tak naprawdę na Bitcoinie. No, dla mnie to jest trochę takie kuriozalne, nie? O jakim fejkowym wyjściu można mówić, skoro Bitcoin wybił nowy szczyt. Wiadomo, że ten szczyt nie został przebity o 50%, o 100, 200, 300, ale jednak ten szczyt został przebity. Więc to tak na chłopski rozum oczywiście, tłumacząc sobie, no dziwna teza. No, w przeszłość oczywiście każdy z nas teraz może się mądrzyć i mówić, że tutaj był szczyt. Znam jedną osobę, która mówiła, że teraz to już jest bessa i tragedia i tak dalej. Sorry, dwie osoby. Pierwszą z nich to jest Portfel Kowalskiego, który cały czas żyje w bessie. Pozdrawiam Kowalski. Kowalski lubi, jak jest bessa, więc niech nigdy nie będzie hossy, niech tylko będzie bessa. Drugą osobą, która tak mówiła, to był Cezary Graf, ale według niego to już powinniśmy sprzedawać Bitcoina. Nie tutaj, kiedy Bitcoin robił te szczyty, nie pierwszy szczyt na Bitcoinie, nie drugi szczyt na Bitcoinie. Według niego to powinniśmy Bitcoina sprzedawać tu w styczniu po 20, po 30 tysięcy dolarów. Także wiecie, ominęlibyście jeden szczyt, spadek, drugi szczyt,
cały rajd altcoinów, gdybyśmy się oczywiście słuchali tamtych osób. No i trader tutaj mówi, że on mówił przy 58 tysiącach dolarów, że już jest Bessa, no bo szczyt został potrójnie zanegowany i po czasie oczywiście widać, że mogło to tam się zacząć, chociaż ja bym wolał liczyć to od tutaj, od listopada, no bo jednak nowy szczyt został wybity tutaj, tu można było sprzedać wyżej niż tam i też na spokojnie można było przy bardzo dobrych cenach tego Bitcoina sprzedawać. Ale nieważne, nie kłóćmy się o to, kto ma rację, kiedy to się wszystko zaczęło i tak dalej, bo to już jest przeszłość. Popatrzmy na prawą stronę wykresu i na to, co się może teraz wydarzyć. Schweitzer mówi, że tutaj przy tych 17,5 tysiącach dolarów, plus minus oczywiście jak tam Bitcoin spadł, Ethereum spadło sobie do 800 dolarów, 800 kilkudziesięciu, zaraz to wam pokażę na wykresie, no że tutaj zaczynamy nową hossę. Ja byłbym się w stanie zgodzić z tym nawet, no bo jeżeli popatrzymy procentowo, jak wygląda ten spadek sobie na Bitcoinie, zakres cenowy, no to mamy 75%. Tak się mówiło, że teraz z racji tych całych instytucji, tak, które miały ratować Bitcoina przed spadkiem tak drastycznym, jak widać, nie zrobiły tego. Przy wejściu krajów, niektórych oczywiście na razie małych, ale krajów Bitcoina, przy całej tej adopcji kryptowalut, no Bitcoin już nie będzie spadał po 90%, raczej te spadki powinny się zakończyć na 60-70%. Na razie największy spadek wynosił 75%, więc mogłoby się to, powiedzmy, w błędzie statystycznym gdzieś tam zmieścić, że ten spadek największy już jest za nami. Co jeszcze? Ethereum 81% spadku i tutaj nie traktujemy Ethereum oczywiście jako shitcoina, traktujemy to jako protokół, jako bazę dla powstania bardzo wielu innych ciekawych projektów i on też raczej nie miał spaść po 90 kilka procent, tak jak to zrobił kilka lat temu. Tylko te 80% faktycznie też mogło być taką wartością maksymalną, powiedzmy, że było 81,5%, jak sobie to wyliczymy. No i też dla Ethereum mogłoby to wystarczyć. I mógłbym tu się zgodzić, że faktycznie dołek został wybity. Pewnie się pobujamy teraz na tych niskich wartościach jeszcze przez parę miesięcy. Może jeszcze wrócą te wyceny do tych dołków swoich, może jeszcze zaliczą minimalny spadek, ale już raczej nie zobaczymy Ethereum, nie wiem, po 200 dolarów na przykład, Bitcoina nie zobaczymy już po 10 tysięcy, po 8 tysięcy dolarów, raczej ta wartość 17,5 była tutaj tym dołkiem. To są po prostu fakty takie, jakie są, jak patrzymy na wykres. Druga sprawa taka zaskakująca to dominacja Bitcoina, bo zobaczcie, Bitcoin po tym całym spadku, później mamy tutaj oczywiście 15 czerwca, dominacja skoczyła do 48% i zobaczcie, spadliśmy w ciągu kilku dni do 44%. Co to znaczy? To znaczy, że kapitał z Bitcoina odpłynął do innych kryptowalut, do altcoinów. Ponad 4% całego kapitału z Bitcoina, tutaj jego dominacji, odpłynęło do innych kryptowalut. Ludzie w ciągu dosłownie tygodnia po takim dropie stwierdzili, że no jakby Bitcoin ok, fajnie, że on sobie jest, ale uciekamy z kasą do altcoinów, bo tam będziemy mogli więcej się pieniędzy nachapać. Zobaczmy, jak to wyglądało historycznie ostatnio. Tutaj też po tym całym spadku dominacji, czyli kasa przeszła do altcoinów, później bańka pękła, altcoiny zrobiły swoje ATH mniej więcej miesiąc, dwa miesiące po spadku na Bitcoinie. No i kapitał wrócił do Bitka, dominacja wynosiła około 50%. Tak samo fejkowo, jak teraz by to mogło się wydawać oczywiście, to znaczy no, kapitał przeszedł i ludzie znowu zobaczyli, ok, Bitcoin odbija, to uciekamy z kasą do altcoinów. I znowu była ucieczka pieniędzy do altcoinów, coś co się dzieje teraz, ale potem jednak wszystkie kryptowaluty zaczęły lecieć na łeb, na szyję, no i ludzie stwierdzili, dobra, wracamy do tego Bitcoina, bo on jest najbezpieczniejszy. I zaczął się długi wzrost tej dominacji Bitcoina, coś co może za niedługo się właśnie rozpocząć, że ten kapitał jednak do tego Bitcoina przejdzie. Jeżeli popatrzymy na to tak samo jak 4 lata temu, to znaczy, że to odbicie nie będzie bardzo szybkie, to nie jest jeszcze dołek taki uklepany, że już nigdy niżej nie będzie i że te wzrosty, które mogą przyczynić się do kolejnej hosty, to one będą trwały dobre kilka miesięcy i będą powiązane z tym, że ludzie z shitcoinów, kapitał, który mają ulokowany jeszcze w shitcoinach, będą wyciągali te resztki, które im tam zostały z tych, powiedzmy, 1000 dolarów, zostało wam po 50 dolarów, no to będziecie wrzucali to w Bitcoina. I dopiero kiedy cały rynek tego shitu się wykruszy i wszystkie te pieniądze, które tam były ulokowane, albo zdecydowana oczywiście większość z nich, przejdzie do Bitcoina, no to wtedy będziemy mogli dopiero zacząć o jakichś ponownych wzrostach i ataku na ATH, znaczy na ATH, no do ATH to jeszcze mam oczywiście daleko, ale do jakiejś powtórnej hossy.
Ciężko cokolwiek tutaj stwierdzić. Szwajcar, jak widać tutaj, powiedzmy, miał rację, aczkolwiek tak jak mówię, no dla mnie te ponowne wybicie ATH i takie mówienie, że jest to fejkowe wyjście i to słychać było w paru miejscach oczywiście w internecie, no mnie to po prostu osobiście nie przekonuje. No, jak można powiedzieć, że to jest kurde fejkowe wyjście? No halo, mieliśmy ATH, mieliśmy te trzy szczyty całego tego Wyckoffa, spadek o 50%, tu można było kupić 50% taniej bitka i znowu na tym zarobić kupę kasy, 100% ponad. To jest fejkowe wyjście, no nie wiem, no dziwna sytuacja, ale tak jak powiedziałem, nie chcę się w żaden sposób kłócić o jakieś tam ustalenie, kto miał rację, kto nie miał racji, bo nikogo to nie powinno interesować. Powinno interesować nas to, czy zarobiliśmy na tym osobiście, czy też nie zarobiliśmy. Dalej, oczywiście patrząc historycznie, sentyment powinien być ultra skrajnie negatywny. Jeżeli chcemy faktycznie wybijać ten dołek, mamy mieć kapitulację na rynku, według wielu mamy tą już kapitulację, ten spadek to była kapitulacja, według niektórych nie mamy. CryptoFiland Grid Index na 9 punktach, był nawet na 6. Historyczne, naprawdę historyczne dołki, ekstremalny strach cały czas. Oczywiście tutaj mamy już od ponad miesiąca i ten strach się tylko pogłębiał. Co jeszcze? Mamy oczywiście tutaj coraz ciekawsze przepowiednie analityków cudownych, mówiących o tym, że Bitcoin to już spadnie do 10 tysięcy, do 8, do 6, do 5 i dopiero stamtąd może gdzieś zaczną się ponowne wzrosty. Jakby to działało tak, że Bitcoin dobija do jakiejś ustalonej przez cudownego analityka kwoty, robi się pstryk i nagle już zaczyna się hossa nowa, nie? No tak to nie jest, po prostu. To psychika ludzka musi pęknąć, nawet ci najbardziej zatwardziali podleże muszą pęknąć, sprzedać na samym dołku, żeby stamtąd ta akumulacja się zaczęła ponowna. Jeżeli przyjmijmy sobie, że to jest Bitcoin, to jest Bitcoin, że 13 miesięcy trwała dystrybucja tokenów, to znaczy zrzucanie tych tokenów trwało 13 miesięcy, no to też dla mnie nie jest to naturalne, że teraz w ciągu dosłownie chwili akumulacja cała już jest zrobiona, kto miał kupić, ten miał kupić i już lecimy na nowe szczyty. No to też się w żaden sposób, według mnie przynajmniej, nie klei. Ale wracając do tych analiz, to kiedy Bitcoin w 2018 roku spadał, no to przy 10 tysiącach mówiło się, że on leci do 5, do 6, na 6 się trzymał długi czas, później spadł Bitcoin do 3, to już każdy mówił, kapitulacja totalna, Bitcoin leci na 1000 dolarów. Rafał Zolski nawet mówił, że leci Bitcoin na 1000 dolarów. Jak się okazało, Bitcoin na 1000 dolarów nie spadł, zatrzymał się na 3, stamtąd dopiero zaczęły się kolejne wzrosty, ale to też nie wyglądało tak, że Bitcoin dosłownie w ciągu tygodnia zaliczył fałkę i już był po 2 tygodniach na 13 tysiącach. To trwało też kilka, jak nie kilkanaście dobrych miesięcy, a w międzyczasie jeszcze mieliśmy taki fake tutaj, że już nowa hossa, już wzrosty, już się oczywiście wszystko to zaczęło, tak, czyli linię sobie poprzestawiałem, cofnijcie się linię, dobra. Mieliśmy tutaj spadek z 6 do 3. Zobaczcie, tu jeszcze bardzo długo się bujęliśmy. Ta akumulacja trwała od listopada tak naprawdę do kwietnia, czyli ponad pół roku trwała ta akumulacja. Później mieliśmy fejkowe wyjście na 14 tysięcy. No i później znowu mieliśmy dość mocne spadki, zakończone oczywiście tym spadkiem covidowym. Nawet bez tego spadku covidowego to i tak byliśmy na 7 tysiącach, także tutaj spadliśmy od tego fejkowego szczytu kolejne 50%. Nie można było znowu Bitcoina tanio sobie kupić. No także tutaj uważajmy z tym, żeby wchodzić całym kapitałem teraz już w Bitcoina i w inne altcoiny, szczególnie w altcoiny, bo nie wiemy, czy to już jest to ostateczne wyjście i czy teraz już tylko powoli zaczniemy sobie rosnąć. Jeszcze komentując zagrywki tych głośnych, Rafał Zorski założył longa na Ethereum, widziałem, nie wiem czy na Bitcoinie też, ale na Ethereum na pewno założył longa po kwocie 900 chyba tam 50-60 dolarów, więc jest też na razie na fajnym plusie, ale z tego co jego zrozumiałem, to on gra na jakieś odbicie teraz, a nie na rozpoczęcie się nowej hossy. Więc no, jak widać, każdy ma tutaj inne podejście do rynku. Ja zakładam, że jeszcze spadniemy. Nie mówię o jakichś spadkach do 8 tysięcy dolarów, tak jak wróżą wieszcze. Natomiast tak jak powiedziałem, liczę, że jeszcze ten spadek będzie. Dlaczego? To zaraz wam oczywiście powiem. Podstawowe zakupy Bitcoina i Ethereum zostały już zrobione, pewne pozycje powchodziły. Na Bitcoinie i na Ethereum brakło mi jeszcze trochę dolarów do tego, żeby kolejne jeszcze niższe poziomy się zrealizowały, no dosłownie po procent ceny, czy tam po 2% ceny mi brakowało do tego, żeby niektóre z tych pozycji weszły.
Natomiast cała reszta altcoinów, które widzieliście gdzieś tam na ostatnim materiale, ona sobie jeszcze czeka na realizację. W żaden sposób mi się nie spieszy do tego, żeby w tym momencie kupować altcoiny. Jeżeli faktycznie to było takie krótkie, znaczy krótkie, ale drastyczny spadek, szybkie odbicie, tutaj jak sobie to rozciągniemy, no to mamy taką powiedzmy V-kę i to było wybicie, już lecimy na nowe szczyty, ok, no to wolę wziąć danego altcoina, którego mam tam wycenionego po trochę wyższych kwotach, powiedzieć ok, nie trafiłem w dołek i iść z trendem. Natomiast nie chcę teraz grać przeciwko trendowi, który jest oczywiście spadkowy i to, że mamy teraz chwilowe odreagowanie po tych drastycznych spadkach, to techniczne to jest dla mnie takie odbicie. Nie mówię o odbiciu zdechłego kota, bo teraz już o tym nie możemy mówić nawet, ale to jest takie dla mnie techniczne odbicie po dużych spadkach. Kapitał wyhamował na pewnym poziomie, kapitulacja na pewnym poziomie się zatrzymała, jest skupowanie tych dołków, no i jest po prostu jakieś odbicie. Procentowo to też całkiem fajnie wygląda, jak ktoś tam próbował łapać dołki, no to mógł już w tym momencie na takim chociażby Bitcoinie 19% sobie zarobić. Na Ethereum to chyba nawet było więcej, z tego co patrzyłem około 30%. Tak, 30 ponad procent, więc faktycznie tutaj można było już coś zagrać. Także z altcoinami ja bym się też na waszym miejscu w żaden sposób nie spieszył. Jak ktoś już porobił jakieś zakupy, ok, można za jakiś mały procent kapitału, ale dla mnie czas na zakupienie altcoinów jeszcze będzie. No i zdecydowanie uważajcie na to, jakie altcoiny kupujecie, bo jeżeli okres tej stagnacji i tych spadków, nawet nie musi już ta cena lecieć niżej, ale po prostu bujać się tak w miejscu, to dużo projektów po prostu będzie miało problem z kapitałem. To znaczy projekty nie będą miały kasy na to, żeby się utrzymać na tym rynku. Jeszcze na 2 miesiące nie starczy kasy, na 4, na 6. A co jeżeli taka sytuacja utrzyma się przez 8 miesięcy, przez rok? I te projekty nie będą miały funduszy na to, żeby ten projekt utrzymywać i stwierdzą pewnego dnia, że wydamy oświadczenie, no, że projekt po prostu się skończył, bo nie mamy kasy na to, żeby dalej działać. Więc na to też trzeba bardzo uważać i jeżeli chcecie już teraz skupować jakieś altcoiny, to róbcie to ultra bezpiecznie i kupujcie tylko te projekty, które no, na bank przetrwają powiedzmy tą stagnację teraz. Projekty takie, nie wiem, jak Algorand na przykład, o którym ostatnio tam mówiłem na materiale, projekty jak Binance Coin, KuCoin Coin i tak dalej, takie duże firmy, które mają z czego zdobywać kapitał, mają jakiś dochód, który pozwala im na to, żeby właśnie przetrwać ten gorszy okres. Projektów takich czysto spekulacyjnych albo projektów jakichś NFT i tak dalej, no to już jest wasza zabawa, oczywiście ona jest bardzo ryzykowna, tylko statystycznie ona też w tym momencie powinna was przybliżyć do upadku waszego kapitału niż do zysku na tym waszym kapitale. Jeszcze na ryzykowne inwestycje przyjdzie czas, jeszcze będzie czas na to, żeby inwestować spekulacyjnie w nowe shitcoiny, w nowe projekty, które powstaną na bazie kolejnej bańki. Tam wchodzimy grubo w te projekty, bierzemy co rynek daje, a na razie na spokojnie czekamy sobie na rozwój sytuacji, bierzemy jak już tylko takie mocne projekty fundamentalnie i takie, które po prostu te pieniądze mają na to, żeby przetrwać. Dobra, rozgadałem się, idźmy dalej. Coś, co mówi mi o tym, że kurde, jeżeli mamy mieć nowe wzrosty, to na czym to wszystko polega? Na tym, że mamy pusty garnuszek z kryptowaltami, przychodzą tu jacyś ludzie, którzy mają pieniądze, wrzucają do tego garnuszka, garnuszek się napełnia wyższymi cenami i hossa się rozkręca oczywiście, tak? Bo wtedy nowi ludzie przyjdą, zobaczą, że dobra, krypto już się odbudowuje, można tam dorzucić kasy, no i kupujemy i rośniemy i wszyscy się po prostu bawimy. Tylko skąd te pieniądze mają się brać? Skoro mamy ultra wysoką inflację, raty kredytów poszło kilkaset może nie, albo 100% już niektórym poszły do góry. Ludzie mają ledwo kasy na to, żeby po prostu utrzymać te swoje mieszkania, które kupili przy niskich stopach procentowych. W Stanach Zjednoczonych mieliśmy oczywiście podwyżki stóp procentowych. No i teraz dużo się o tym mówi, co się wydarzy w lipcu. To znaczy, czy Fed podniesie stopy procentowe, czy stwierdzi, że nie podnosimy stóp procentowych, nie ma żadnej recesji, to są tylko stopniowe takie króciutkie problemy, wszystko jest git i przestaną blokować do druku kasy, tylko znowu zaczną drukować kasę. To jest najważniejsza według mnie rzecz i wszystko się teraz o to rozgrywa. To znaczy, czy Fed zacznie znowu drukować kasę, bo bez dodruku pieniędzy te rynki według mnie no, nie mają teraz opcji na to, żeby zacząć rosnąć. Na pewno nie w ciągu kilku miesięcy. Fed musi zatrzymać podnoszenie stóp procentowych, no i oczywiście dodrukować kasę. Ja nie mówię, że to jest zdrowe dla ekonomii i zdrowe dla pieniądza. Nie, to nie jest zdrowe.
Fed powinien podnieść stopy procentowe, przestać blokować kasę. Powinniśmy mieć 12, 18, 24 miesiące suche, że tak powiem, na rynku. Wszyscy dostaną grubo po dupie. Będą bankructwa firm, ludzie będą musieli oszczędzać, jeść chleb z pasztetem i z ogórkiem kiszonym. Zjadłbym. Tak wiecie, jak się jest tutaj i nie ma ogórków kiszonych i paszteciku, dobrego chlebka, to tak się o tym później mówi. Wracając. No takie, że mówię, no wszyscy będą musieli zacisnąć pasa i wtedy pieniądz znowu nabierze wartości. Teraz pieniądz to jest gówno, dodrukowane w potężnych ilościach i niestety mamy co mamy. Sami sobie zgotowaliśmy, że tak powiem, ten los. Jeszcze bardzo ciekawie komentuje to Michael Burry, czyli człowiek, który obstawił Big Short w 2007-2008 roku, który zarobił wtedy kupę pieniędzy na nieruchomościach. Teraz ostatnio widziałem jakiś jego wywiad mówiący o tym, że S&P, do którego mogę już przejść, to nie spadnie teraz o te 25%. Według niego powinniśmy mieć powtórkę i spadek no tak naprawdę poniżej tych szczytów, czyli do jakichś 1800 punktów. Rozumiecie, co to za Armagedon jeszcze może się wydarzyć? 1800 punktów, 60 parę procent spadku na S&P według niego. No zobaczymy, nie? Nie chcę psioczyć tutaj oczywiście, gość miał rację ostatnio. Teraz tą rację również ma. Nie wiem, on jest dobrym wskaźnikiem historycznie, jak się okazało, tylko za wcześniej. Teraz już o tym całym kryzysie, który ma nadejść, mówił rok temu. Więc też za wcześniej. Też tutaj jeszcze można było na tym bardzo dużo zarobić, dopóki ten kryzys się oczywiście rozpoczął finansowy. Znaczy te podwyższenie stóp procentowych, stop z drukowaniem kasy i tak dalej, i tak dalej. Więc też są jego hasła oczywiście ciekawe w tym temacie. Gorzej wygląda Nasdaq, 34% w dół od szczytów. Spółki technologiczne z racji tego, że ludzie mniej tam inwestują, mniej finansują te wszystkie rozwiązania technologiczne, no to oczywiście spadły trochę więcej niż S&P 500, tak? No więc tutaj też wygląda to tragicznie. Ludzie ze Stanów również nie chcą za bardzo inwestować, bo wszystko spada. Sami mają potężne podwyżki rat kredytowych. Mieszkania tam na wynajem to w ogóle są jakieś kuriozalne już kwoty, więc nawet utrzymanie się zwykłe jest ciężkie, a co dopiero szukanie pieniędzy na nowe inwestycje. No i oczywiście o takich rzeczach, o których się za dużo nie mówi, no to Turcja znowu zapowiada kolejną ofensywę w Syrii, znowu chcą się tam naparzać. Chiny coraz głośniej mówią o ataku na Tajwan. Oczywiście wojna na Ukrainie się jeszcze nie zakończyła, więc jest dużo takich niebezpiecznych zapalników ogólnogospodarczych i makroekonomicznych, które nie przekonują mnie do tego, żebyśmy nagle mieli jakieś szybkie odbicie i potężne wzrosty na kryptowalutach. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, no ale za dużo jest tutaj dla mnie rzeczy, które mówią o tym, że wzrostów nie będzie, niż tych z drugiej strony mówiących o tym, że wzrosty już się zaczęły i już lecimy na kolejne ATH. Ja nie mówię, to Szwajcar też pewnie nie mówił o tym, że to się wydarzy w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, ale że to na pewno trochę potrwa, ale że jeszcze nie spadniemy niżej. Mi się wydaje, że jeszcze ten dołek jakiś zaliczymy. Patrzę też na ankietę, którą wrzuciłem ostatnio na swojego Twittera. Ponad 4300 głosów, więc myślę, że taka grupa odpowiednia do tego, żeby jednak jakoś się na niej wzorować i móc coś stąd brać. 6% z Was stwierdziło, że będziemy mieli teraz V recovery i nową hossę, czyli bardzo szybkie wzrosty, bardzo szybkie odbicie, tylko 6%. 12-18 miesięcy długiej bessy obstawiło 37% z Was. Odbicie na jesień, zimę, czyli może powtórka z tego bull trapa, którego Wam pokazywałem, to obstawiło 24% osób i wie i nie powie 33% głosów. Tak naprawdę nie wiem, do jakiej kategorii obstawić tą ostatnią odpowiedź, czy bardziej na długą bessę, odbicie na jesień, zimę, czy fall recovery. Można by było dać tak po 11% każdej tej odpowiedzi, nie? Także Wy raczej obstawiacie długą bessę. Ja jakbym miał obstawiać, to też wydaje mi się, że jeszcze te kilkanaście miesięcy będziemy mieli na to, żeby kupić kryptowaluty po bardzo dobrych cenach. Niektóre będą ultra przecenione. Ktoś się śmiał ze mnie, jak powiedziałem, że Cardano będzie można kupić po 2 centy, XRP będzie można kupić po 2 centy. Tak, 4 lata temu też się śmiano. I jak już ostatnim ludziom puściły nerwy i puściły zwieracze i sprzedawali to, co mieli, no to po prostu te dobre nawet projekty, które miały fizycznie pieniądze na to, żeby przetrwać, i tak pospadały na swoich wycenach bardzo drastycznie. Na razie ja bym się wstrzymał, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Mam nadzieję, że zrozumieliście to, co miałem dzisiaj do przekazania. To jakie jest moje zdanie na temat tego obecnego rynku. Trochę się może czasem plątałem, trochę nie. Życie. Na gorąco to wstawiam tą informację Wam, żebyście jak najszybciej mieli
to zdanie tutaj wrzucone w internety. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim sądzicie. No i kiedy według was ta bessa się tak naprawdę rozpoczęła? Czy to było w maju 2021, w listopadzie 2021, czy dopiero tydzień temu? Widzimy się w kolejnych filmach na kanale. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!